Tekst manny na 11 października Bądźcie czystymi wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Izajasza rozdział 52, werset 11. Komentarz parauzyjny Wydaje się, że boska metoda polega na czynieniu wyraźnego podziału między sługami Boga a sługami zła. Przywilej świadczenia o Bogu. Bycia ambasadorem prawdy jest łaską zarezerwowaną tylko dla ludu Pana. On nie chce, by one złośnik, upadłe demony bądź źli mężczyźni czy kobiety byli zwiastunami dobrej nowiny. Lud Pana powinien zwracać na to szczególną uwagę i nie aprobować służby nikogo, kto nie daje dowodów jedności serca z Panem. Bezbożnemu rzekł Bóg. Cóż ci do tego, że bierzesz przymierze moje w usta twoje? Masz w nienawiści karność, a słowa moje rzuciłeś za siebie. Psalm 50, versety 16 i 17, reprint numer 3309. Komentarz Epifaniczny. Naczynia używane przez tepicznych kapłanów w ich służbie w przybytku i świątyni przedstawiają biblijne doktryny, przekazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, które w połączeniu z wersetami Biblii są używane w celu nauczania, zbijania, oczyszczania i rozwijania charakteru. Nosić te naczynia znaczy usługiwać nimi. Ludowi Bożemu w Jego służbie przystoi życie w czystości, zdala od wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Dlatego codziennie powinien omywać się on wodą prawdy zawartą w Biblii. To oczyści go do sprawowania służby i odpowiednio przygotuje do udzielania Słowa Bożego. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Czwarta Mojżeszowa rozdział czwarty wersety od pierwszego do dwudziestego, nadto rzekł Pan do Mojżesza i Aarona, mówiąc, zbierz sumę synów katowych spośród synów lewiego według familii ich, i według domów ojców ich. Od tego, który ma trzydzieści lat i wyżej, i aż do tego, co ma pięćdziesiąt lat, którzy będąc sposobnymi do tej pracy, Mogliby odprawować posługę w namiocie zgromadzenia. Tać będzie powinność synów katowych przy namiocie zgromadzenia, przy miejscu najświętszym, i przyjdzie Aaron z synami swymi, gdy się będzie miał ruszyć obóz, a zdejmą opone zasłony, i okryją nią skrzynię świadectwa, a włożą na nie przykrycie zbor skór. I przykryją z wierzchu wszystko oponą hyacyntową, i założą drążki. Jej! Także stół chlebów pokładnych przykryją oponą hyacyntową, a położą na nim misy, i przystawki, i kubki, i czasze do nalewania, a chleb ustawicznie na nim będzie. I rozciągną na tem oponę szarłatową, a przykryją to przykryciem skór borsukowych. I założą drążki do niego. Wezmą też oponę hyacyntową, którą nakryją świecznik do świecenia z lampami jego, i nożyczki jego, i kaganki jego, i wszystkie naczynia do oliwy jego, których używają przy nim, i uwiną go ze wszystkim naczyniem jego w przykrycie z skór borsukowych, i włożą na drążki. Na ołtarz także złoty rozpostrzą oponę hyacyntową, a włożą na nie przykrycie z skór borsukowych, i założą drążki jego. Pobiorą też wszystkie naczynia usługi, któremi służą w świątnicy, a obwinąwszy oponą hyacyntową, przykryją je przykryciem z skór borsukowych, i włożą na drążki. Do tego zmiotą popiół z ołtarza. A na nim rozpostrzą oponę szarłatową, i włożą na wszystkie naczynia jego, które mi usługują przy nim, to jest łopaty, widły, i miotły, i kociełki, i wszystkie naczynia ołtarzowe, i rozpostrzą na nim przykrycie z skór borsukowych, i założą drążki jego. A gdy to wykona Aaron z synami swymi? że przykryje świątnicę ze wszystkim naczyniem świątnicy, a będzie się miał ruszyć obóz, tedy potem przyjdą synowie Katowi, aby one rzeczy nieśli, ale się nie będą dotykali świątnicy, aby nie pomarli. Tać jest posługa synów Katowych, przy namiocie zgromadzenia. Staranie zaś Eleazara, syna Arona Kapłana, będzie o oliwie do świecenia. O kadzeniu wonnym, o ofierze śniednej ustawicznej, i o olejku pomazywania, doglądanie przybytku, i wszystkiego, co w nim jest, i świątnicy z naczyniami jej. Potem rzekł Pan do Mojżesza i Arona, mówiąc: Nie zatracajcie pokolenia domów katowych z pośrodku Lewitów, ale to im uczynicie, aby żyli, a nie pomarli. Gdy przystępować będą do miejsca najświętszego, a Aaron i synowie jego przyjdą, i postanowią każdego z nich nad pracą jego i nad brzemieniem jego. Ale niech nie wchodzą patrzeć, gdy będą uwijane rzeczy święte, aby nie pomarli. Rozdział osiemnasty wersety od pierwszego do siódmego, potem rzekł Pan do Aarona, Ty i synowie twoi. I do ojca twego z tobą poniesiecie nieprawość świątnicy. I ty i synowie twoi z tobą poniesiecie nieprawość kapłaństwa waszego. Bracią także twoje, pokolenie lewiego, ród ojca twego, przypuścisz do siebie, aby byli przy tobie, i posługowali tobie, a ty i synowie twoi z tobą służyć będziecie przed namiotem świadectwa. Oni będą przestrzegali rozkazania Twego i pilnowali wszystkiego namiotu, wszakże do naczynia świątnicy, i do ołtarza, przystępować nie będą, aby nie pomali. I oni i wy. I przyłączą się do Ciebie, pilnie strzegąc namiotu zgromadzenia w każdej usłudze namiotu. Ani obcy niechaj się nie miesza między was. Wy tedy pilnie strzeżcie, świątnicy, i usługi ołtarzowej, by się na potem nie wzruszył gniew przeciwko synom izraelskim. Bo moto ja obrał braciom wasze Lewity, spośród synów izraelskich, wam za dar, oddane Panu, aby odprawowali usługę w namiocie zgromadzenia. Ale ty i synowie twoi z tobą przestrzegać będziecie kapłaństwa waszego przy każdej usłudze ołtarzowej. I za zasłoną służyć będziecie, urząd kapłaństwa waszego dałem wam darmo, gdyby kto obcy przystąpił, umrze. Ezdrasza rozdział pierwszy wersety od siódmego do jedenastego, król też cyrus wyniósł naczynia domu pańskiego, który był zabrał na Buchodonozor z Jeruzalemu, a oddał je był do domu Boga swego, a wyniósł je cyrus, król perski. Przez ręce Mitrydatesa podskarbiego, który je liczbą oddał sezbasarowi, książęciu judzkiemu. A tak jest liczba ich: miednic złotych trzydzieści, miednic srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć, kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych podlejszych czterysta i dziesięć, a naczynia innego tysiącami. Wszystkiego naczynia złotego i srebrnego pięć tysięcy i czterysta, wszystko to wyniósł se z basar, gdy się prowadził lud z niewoli, z Babilonu do Jeruzalemu. Ezechiela rozdział trzeci werset czwarty, zatem rzekł do mnie, synu człowieczy. Idź awnić do domu izraelskiego, i mów słowy moje mi do nich. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 5 do 16, 38 i 39, tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę poganów nie zachodźcie, i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, a idąc każcie, mówiąc, Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chore uzdrawiajcie, Trędowate oczyszczajcie, Umarłe wskrzeszajcie, diabły wyganiajcie, Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, Ani miedzi w trzosy wasze, Ani taistry na drogę, Ani dwóch sukien, ani butów, ani laski, Albowiem godzien jest robotnik żywności swojej. A do któregokolwiek miasta albo miasteczka w niej idziecie, wywiadujcie się, kto by w niem tego był godzien, a tamże mieszkajcie, póki nie w niej idziecie, a wszedłszy w dom, pozdrówcie go. A jeśliby on dom tego był godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz, a jeśliby nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was. A kto by was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, Wychodząc z domu albo z miasta Onego, otrząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę wam powiadam, że i będzie ziemi sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu. Oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną? Nie jest mnie godzien. Kto by znalazł duszę swoje, straci ją, a kto by stracił duszę swoje dla mnie, znajdzie ją. Drugi Koryntów rozdział siódmy werset pierwszy. Te tedy obietnice mając, najmilsi. Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy wersety od 18 do dwudziestego, to ci rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze, z których jest Hymeneusz i Aleksander, których oddał szatanowi. Aby pokarani będąc, nauczyli się nie bluźnić. Cały rozdział trzeci. Wierna jest ta mowa, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny, nie pijanica wina, niebitny, niesprośnego zysku chciwy. Ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy, który by domy swój dobrze rządził, który by dziadki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością. Bo jeśliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż piecze będzie miał o Kościele Bożym, nienowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy. Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy. Diakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, niechciwi z prośnego zysku, mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. A ci też niech będą pierwej doświadczeni, zatem niech służą, jeśli są bez nagany. Żony także niech mają poważne, niepotwarliwe, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziadki dobrze rządzili i własne domy. Albowiem, którzy by dobrze służyli, stopieni sobie dobry zjednają i wielkie bezpieczeństwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Toć tobie pisze, mając nadzieję, że wrychle przyjdę do ciebie, a jeździłbym o mieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest to aniołów, kazany jest poganom, Uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. Cały rozdział czwarty, a duch jewnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, w obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów który Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę. Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconem, co z dziękowaniem bywa przyjmowane, albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i przez modlitwę. To przekładając braciom. Będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował. A świeckich i babich baśni chroni się, ale się ćwicz w pobożności. Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Wierna to jest mowa i wszelkiego przyjęcia godna. Albowiem przeto też pracujemy i lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. To przykazuj i tego nauczaj. Żaden młodością twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie zaniedbywaj daru Bożego, który w Tobie jest, który dany jest przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych. O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc. I samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Rozdział 5 wersety 21 i 22, oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem i przed anioły wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując, nic nie czyniąc z przychylności. Rąk sprędka na nikogo nie wkładaj. Ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów, samego siebie czystym zachowaj. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od dwudziestego do 26 szóstego. tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanym. Chroń się też porządliwości młodzieńczych. A na śladu i sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Chroń się też gadek głupich i nieumiejętnych, wiedząc, iż rodzą zwady. Ale sługa pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający, który by w cichości nauczał tych Którzy się sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy, aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła diabelskiego, od którego pojmani są ku uczynieniu woli Jego. Rozdział trzeci wersety od pierwszego do czternastego. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni. Pyszn, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli i tych się chroń. Albowiem z tych są ci, którzy się wyrwają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite porządliwości, które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości i prawdy przyjść nie mogą. A jako Jannes i Ambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. Ale nie postąpią dalej, albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim, jako i onych było. Aleś ty doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości, prześladowania, ucierpienia, które mnie spotkały w Antyjochi, w Ikonii i w Listrze, jakim prześladowania podejmował, a ze wszystkich wyrwał mi je Pan. Ale ci i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, jako zwodzący tak i zwiedzeni. Ale ty trwaj w tem, czegoś się nauczył i czegoś powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Rozdział czwarty wersety od pierwszego do piątego. Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnym przyjściu swojem i królestwie swojem. Każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, wstrofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich porządliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świeżbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Ale ty bądź czułym we wszystkim, cierp złe, wykonywaj uczynek kaznodziei, usługiwania Twego zupełnie dowódź. Pieśni, 246, 1, 20 78, 95, 130, 198. Wiersze brzasku. 37. Oczyszczenie. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5258. Pytania: Czy dzieło oczyszczania postępowało w tym tygodniu? Jak? Co w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.